Tym razem chcę rozwiązać problem, który jest dosyć często spotykany przez ludzi, którzy wykorzystują Elementora. Mamy tu taką, taki prosty układ strony. Na, na przykład, bardzo często jest to coś w stylu: tutaj mamy zdjęcie jakiegoś produktu, tu mamy tekst, tu mamy tekst i tu mamy zdjęcie produktu. Tu mamy zdjęcie produktu i mamy tekst. No i wszystko fajnie wygląda na stronie głównej, prawda? Ale jeśli przejdziemy na układ mobilny. To już jest zupełnie inaczej, prawda? No jak to wygląda na urządzeniu mobilnym, prawda? Jest zdjęcie, tekst, tekst, zdjęcie, no nie wygląda to najlepiej. No i naszym dzisiejszym jakby case'em jest rozwiązanie tego w bardzo prosty sposób, tak, żeby na stronie zostało tak, jak jest, a na urządzeniach mobilnych wyświetlało się poprawnie czyli zdjęcie, tekst, zdjęcie, tekst. A nie zdjęcie, tekst, tekst, zdjęcie, bo to wygląda po prostu tragicznie i jest to ani nie user friendly, ani po prostu nie powinno być stosowane. Dobrze, przejdźmy więc do naszego układu. Układ wygląda w ten sposób. I to jest typowe, po prostu jeden rząd, prawda, jedna sekcja zawiera w sobie yy, tak zwany. Yy, w, Inner section, czyli sekcję wewnętrzną, no i po prostu można niby zmienić kolejność, no ale przecież nie będziemy zmieniać tej kolejności, prawda? Bo to nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ten układ zachować, a żeby na urządzeniach mobilnych się ładnie wyświetlało. W takim przypadku na, należy yy, przejść do sekcji Advanced, czyli zaawansowane, przejść na Responsive, i tutaj już mamy właśnie to, czego potrzebujemy najbardziej. Czyli Mamy tutaj pierwszą jakby sekcję wewnętrzną, ją zostawiamy. Mamy drugą sekcję wewnętrzną, przechodzimy na te advanced, robimy na responsive i tutaj jest reverse column tablet i reverse column mobile, czyli odwróć układ kolumn na tablecie i na urządzeniu mobilnym. Klikamy, klikamy, klikamy zaktualizuj lub update i teraz spójrzcie. Strona wygląda tak samo prawda? Ale na urządzeniu mobilnym już wygląda poprawnie. Czyli wystarczyło tak naprawdę zmienić tylko jedną sekcję, żeby wszystko było jak należy. Mam nadzieję, że w tym szybkim tipie yy, nauczyliście się czegoś przydatnego, że przydało, przydało się to komuś i że rozwiązało ten potoczny problem, bo ja na początku miałem troszkę z tym problemów, kiedy zaczynałem bardzo dawno temu, ale przypomniałem sobie, że może więcej osób mieć z tym problem na przykład do dzisiaj. No i po prostu myślę, że się to przyda. Dzięki za oglądanie. Na razie hej.